No tak oto wygląda wpuszczanie jarek do stada. I poszły elegancko. No Basia ma oczywiście dylemat. Jedna nam uciekła, to ona przyszła po prostu za ciągnikiem. Ona zaraz poleciała do stada i zaraz widać, że stado się zbiera. Te zobaczyły stado, to poszły, jak na załączonym obrazku w długą. No Basia, no Basia jest rozdarta. No ale to już nie ma, zmiłuj. Basia jest troszeczkę młodsza o kilka dni, bo jej dopiero 25-26 sierpnia miną te 3 tygodnie. No ale już może iść do stada, tutaj będzie po prostu dokarmiana. Ona teraz 2 razy dziennie mleczko zjada, także nie ma problemu. Ze stada tutaj pod koniec miesiąca dojdą chyba jeszcze 4 sztuki, z czego tutaj jedna brakuje do tych 6, które będą szły do nowego hodowcy. Tak, tak, 6 na razie z tych wiosennych wykotów, najstarsze. No i w sumie co? Aha, no i jeszcze taka ciekawostka, tutaj z nimi wczoraj przyszedł baran, też 75, najstarszy, on tam ma 3 miesiące i 3 dni, wczoraj, i przyjechałem ciągnikiem pod dom, z przyczepką, zostawiłem, poszedłem na górę, sprawdzić tam w dokumentach papiery, czy tam wszystko się zgadza, numery i tak dalej, daty, i już wstaję od stołu i schodzę na dół i celem najpierw zagumkowania barana i przywozu ich tutaj, a tutaj nagle jeden telefon o baranka, potem SMS o baranka, potem znowu telefon o baranka, no i wychodzi na to, że baran na razie ma wyrok w zawieszeniu do weekendu, bo 3 osoby się nad nim zastanawiają, także zobaczymy. No następny będzie za 2 tygodnie, także nas, chyba 2 albo 3 nawet będą 75, także na spokojnie, nie ma problemu. No ale to jest taki najstarszy, już taki ładny i bardzo fajne ma umaszczenie i jest naprawdę duży, wypasiony, no, konkretny baran. Także będzie. A Basia, jak widzimy, tutaj zajmuje się takimi tam swoimi ogryzaniem. Ona kompletnie nie reaguje na stado, odzwyczaiła się, zludziła się, o tak można powiedzieć. Tamte zdziczały, a ta się zludziła. No ale spokojnie, dojdą do normy. Tamte poszły teraz tam mordę drzeć, no bo one chcą mleczka od matek. Zamieszanie ogólne się zrobiło, no bo tamte stado tu przychodzi do nich zobaczyć, o co chodzi. Ale tutaj mleczka też nie uzyskają. Także takie rzeczy. No dobra, wracamy do pracy. Basia już tutaj zostaje. Jeszcze przez te 2 tygodnie będzie dostawała mleczka. Na 2 razy dziennie, teraz pije po pół litra już tylko, także mleko jest na jej przydział już tak czy siak wykupione, więc nie damy mu się zmarnować. Także takie rzeczy. Tak, Basiu, no wczoraj jakby wyczuwała, bo tak się z Marysią wściekały na podwórku, kurczę, że aż żal, aż szkoda. Zresztą, szczerze mówiąc, jak znam życie, to nie zakładałbym się, ale może być tak, że po prostu Agata tu przyjdzie nakarmić, zmięknie jej dupa i obie wrócą na podwórko. Nie oddam! Nie oddam, moja dziona! Się tu córka śmieje. Tak, tak. Znamy te numery, niania. No, a my tutaj przy okazji jesteśmy, no to tak, żeby na pusto nie jeździć, bo paliwo za drogie. Owce przyjechały. Nasze knurki wypasiste są. Tak jest. Temu panu zbliża się termin kastracji. Ale no różnica w dalszym ciągu jest bardzo mocno zauważalna. Nawet może jeszcze się powiększa. Ale to tam nie szkodzi. To jest tylko towarzysz. Tutaj nam ładnie rośnie, także spoko. Elegancki. No ale nie o tym. Zabieramy je stąd. One, jak widzicie, tutaj bardzo fajnie nam tutaj zryły.
elegancio, bardzo fajno, ale tutaj na razie stąd zabieramy, to sobie zostaje tak jak jest, izolatka, dostały słomę, jak widzicie, naprawdę zryty teren jest równo, elegancko, wykorzystują tutaj powierzchnię, zabieramy je tutaj, po prostu stwierdziliśmy, że są one tutaj za daleko, nie mamy nad możliwości ich tutaj takiego doglądania swobodnego, takiego przy okazji, tak jak na podwórku jest coś bliżej, także one idą na razie tam do starego kurnika, tam będą miały wyjście na dwór i tam będą te dżungle sobie spożytkowywały. Tutaj zaraz przyjdą tutaj koguty, zielononóżki i też tutaj będą atakowały to zielsko. A ogólnie tutaj na tą kwaterę one wrócą jesienią. Jak się tutaj wykopie te ziemniaki, co tutaj urosły. No gdzieś tu są ziemniaki. No są, bo kopiemy. Niestety wtórne zachwaszczenie tak nas tutaj załatwiło. Ale to nie szkodzi. Tutaj mamy taki fajny, dosyć duży wybieg. I do tego momentu, ja pokażę może o co mi chodzi. O, do tego słupa i tamten słup pod śliwką. Widać, chyba powinno być widać. Tutaj będzie pyk, prądzik, tak? I tutaj cały ten wybieg i będą miały świnki te dwa akurat prosiaki dla siebie, czyli nasz knur na przyszły rok, bo on dopiero w przyszłym roku pójdzie, jak już będzie taki większy, to już wiecie, już jest inaczej, no i będzie tutaj biegał, to będzie też inaczej, kury będą zimowały tutaj bliżej, więc to będzie tutaj już takie, tu będą koguty, tu będą kury, tu będą owce na zimę, więc to będzie takie zagęszczenie tych zwierząt i będzie dobry wgląd do nich, no ale jak już będą większe, a w tej chwili po prostu nam zależy na tym, żeby je oswajać, więc one muszą iść bliżej do nas, żebyśmy mieli no lepszą opiekę nad nimi po prostu. I tyle, no co tu dużo mówić. Nie ma co tam jęzora szczępić. W każdym razie zimą będą miały tutaj, tam jest furtka, nie? Tam jest furtka. Tu jest furtka jedna, tam jest furtka druga, także on tam będzie otwarte. Tu będą miały cały ten teren pod ziemniaki będą szykowały, bo tu będą ziemniaki też w przyszłym roku. Także dwie świnie będą tutaj ryły. I co? Kontakt? Pokaż się. Pokaż ryła. Ryło pokaż. To jest właśnie nawiązywanie stosunków, kontaktów hodowcy ze zwierzętami. Po prostu im się mózgi usmażą. Coś im muszę ciekawego obiecywać, skoro tak się cieszą. Nie powinienem chyba tego nagrywać. Dobra, dara. A mama mówiła, nie baw się jedzeniem.